Cześć, witajcie do Tailingowy Dziadzia. Kolejne podejście do Good Stuffa, cleanera do opon, do czyszczenia opon. Z godzinka, lata w sumie tylko ekspresówkami. Także tutaj jest grubo pojechane, opona na pewno jest dobita. Wstępnie już zobaczyła oprysk z piany zasadowej polskiej firmy. O tej pianie będzie w sumie kolejna zima, kurczę. No tak to wygląda niestety. Jednej zimy testuję, w kolejnej się pojawia. Pierwsze co zrobię? Oczywiście opona mokra. Robimy pre-wash, pomimo że nie muszę, bo już wstępnie był pianą zasadową. Ale chcę zobaczyć, czy jeszcze coś zbierze. Temperatura, słuchaj, 2 stopnie. Tak, albo może 3, no max 3. Zobacz, jaka aura, pięknie, co? Dam z minutkę i resztę filmu, słuchaj, zobaczysz w aparacie, czyli będę domywał oponę do tego momentu, aż stwierdzę, że jest mega czysta piana, raczej czysta, że jest bardzo dobrze. Można powiedzieć, że idealnie i wtedy będę chciał poprawić cleanerem, który jest moim zdaniem mocarzem. I zobaczymy, na ile jeszcze zbierze, czy w ogóle coś jeszcze zbierze. Okej, czwarte podejście na zmianę. Tu gdzie niegdzie może załapać brud z felgi, na to nie patrzymy, ale piana już jest całkiem przyzwoita. Myślę, że jeszcze jedno podejście i będzie ok. Teraz tak, zarzucam te atomizery, fajnie lubią ten produkt w koncentracie i dużo. On lubi, jak jest go dużo. Tutaj nie ma mowy, żeby dać go malutko. Ok, i biorę szczotę, która zawsze idzie na pierwszy strzał. I tu będziemy weryfikować tą szczotką jakość piany, ilość wyciągniętego brudu. Dobra, z tej strony widzę, to jest grane i wbrew pozorom najlepiej tym produktem w koncentracie czyścimy się tą szczotą. Gruby włos. Słuchaj, piana mega biała nie jest, cały czas coś jeszcze wyciąga, ale cały czas piana jest delikatnie taka szarawa, ale to mówię, może łapać też brud z felgi. Ok, widzimy, jak to wygląda, nie? Zobacz, ideału jeszcze nie ma. Nie wiem, ile jeszcze musiałbym podjeżdżać, ale teraz będę chciał sprawdzić tym kolejnym produktem. O kurczę, nie przyniosłem, idę. Ok, zobaczymy, na ile teraz ten produkt wyciągnie jeszcze. O ile coś jeszcze wyciągnie. Zobaczmy. No, tu już widzimy płynność tego produktu. Inna para kaloszy. I mam wrażenie, że rzeczywiście... Ojej, masakra. Zobacz, co się dzieje. Zobaczymy teraz. No.
No niestety, zobacz. Jakość piany. Po ślizgu. I powiem ci, że po tamtym, po Gustafie mam wrażenie, że coś właśnie na tej oponie siedzi. On tak jakby ten produkt wchłaniał się w oponę i równocześnie ją jakby zabezpieczał tak dziwnie, tak tempo. Im więcej myję, tym bardziej tempo idzie po tej oponie, co jest dobre, to znaczy, że chyba domywa, nie? Ale po wyschnięciu robi się jakiś poślizg. Nie, no to wiesz, no troszeczkę wyciągło. Będzie też test chyba na tym aucie? Chyba tak. Polskiego producenta i tam było gorzej. Film się pojawi, niestety nie w tym roku. No tutaj, tak jak mówiłem, w dalszym ciągu zostaje przy tym, że produkt jest tak, kurczę, ani tak po środku. Najlepszy z tych najsłabszych, czyli tych niby najprzyjemniejszych i najsłabszy z tych tak zwanych killerków, które robią mega robotę. No tu ewidentnie widać, że jeszcze dużo wyciąga. Dobra, opłuczę. Tu jakość piany po ślizgu przy tym produkcie jest zdecydowanie lepsza. Ale za to wypłukiwanie Gustafa jest idealne. Dobra, i teraz jeszcze jedno podejście, słuchaj, z boskim. I przejdziemy na drugą stronę. 1 do 3 i 1 do 10 też liznę. Zobaczmy, co pokaże boski. No. Już jest nieźle. No, już jest nieźle. Boski to wyjmuje jak wściekły. Zobacz, z tych wrowków za kamarką, kurde. O, okej. Ale żeby nie było, przedłużę film. Teraz wjadę z boskim i z Gustafikiem. No tu konsystencja zdecydowanie w koncentracie na plus konkurenta, że tak powiem. Tak sobie pozwolę temat ugryźć. I lecimy. No i już jest opór. Tak, tempo się prowadzi. Piana też nie jest tak obfita, ale nie jest źle, jeżeli chodzi o pianę. No to tutaj mamy już czyściutko. Tu już mamy czyściuteńko, piana znakomita. Także po tamtym produkcie jest jakby już no więcej nie wyciągnie niż tamten produkt. O, w ten sposób. Rowki po długości. No i myślę, że tej oponie, o, złapało felgę, od razu brud się pojawił. Tak, no dobrze, słuchaj, przechodzimy na drugą stronę i atakuję 1 do 3. Pianka już jest w miarę biała i tak naprawdę cały czas, po każdym myciu jest tak samo, można powiedzieć, szara. Czyli ten brud on cały czas wyciąga, bo w tych mocnych zawodnikach to masz tak brudne, brudne i w pewnym momencie masz ten przeskok, że widzisz, o, jest, zaczyna być pięknie, a tu tego nie czuję. I teraz tak, jeżeli chodzi o mycie, zdecydowanie fajniej myje się 1 do 3. Myślę, że 1 do 1 będzie idealnie, ale ja już niestety tego nie sprawdzę. Chociaż mógłbym, mam tutaj trochę.
Mam jeszcze dwie opony, to tak zrobię. Jeden do jednego i jeden do 10 złapiemy przód. No i jeszcze, no kurczę, produkt widzę, on lubi, słuchaj, zarzucić, poszczotkować i zostawić. Zostawić, dać mu ze dwie minuty, niech tak sobie właśnie posiedzi, jak warunki sprzyjają. Znowu wracasz i ta piana rzeczywiście jakby była bardziej brudna, jakby więcej wyciągnęło, jakby ingerował bardziej w oponę, czyli potrzebuje takiego czasu, można powiedzieć, do mycia. Taki troszeczkę inny cleaner. Znaczy, u mnie to tak wygląda. Zarzucam, rozprowadzam, czyszczę, zostawiam gdzieś koło minutki, później znowu wracam, czyszczę i jakby więcej brudu szarpnął. No niestety z produktami tak jest, że to wszystko wychodzi w praniu, kurczę, a mając pół litra nie jestem w stanie perfekcyjnie rozgryć produktu, bo jest go za mało. Litr, 5 litrów i cały czas jazda z produktem zabawa i wtedy dopiero wychodzi, co jest 5, ale i tak nie myśl sobie, że jak będę miał 5 litrów, że okaże się, że on jest mocniejszy niż ten klasyczny skurczyby, który myję. Jeszcze raz, 1 do 3 i tutaj wjadę teraz z boskim i założę się, że piana będzie idealna. Tak jak mówiłem wcześniej, kiedyś jak było o tych szczotkach, ta szczotka jest po prostu mistrz. Wyciąga niesamowicie. O. I tu 1 do 3 jest inne prowadzenie całkowicie. Rozprowadzam. Produkt szczotkuję. Lubi wodę, uwielbia. Im więcej wody, tym lepiej dla niego. No ale wiadomo, rozcieńczając osłabiamy troszeczkę produkt. Chociaż tutaj mam wrażenie, że 1 do 3 może robić podobną robotę co koncentrat. No dobra, i zostawiamy na trochę. Pomarudzę ci. No piana jest taka, powiedzmy, że do przyjęcia. No, do przyjęcia już jest nieźle, ale ona cały czas, kurczę, wyciąga i wyciąga i wyciąga. Nie ma tego przeskoku. Na tych mocnych produktach do opon, na tych mocnych cleanerach do czyszczenia do opon jest ten przeskok taki właśnie, gdzie masz bum. Tutaj będę wjeżdżał ze szczotką, będę testował szczotkę właśnie Wicana. Zobaczymy, jak to będzie leżeć. Z kwasikiem moim ulubionym, z Black Car Cosmetics. W środku widzę, że jest grubo. Zobaczymy, jak sobie poradzi ta szczotka. A mam nadzieję, że poradzi sobie dobrze. Nie wiem, nie znam się. Ogólnie warunki mi sprzyjają sobie. Myślałem, że będzie gorzej. Naprawdę. A jest fantastycznie. Zero wiaterku, 2-3 stopnie może teraz, rewelacja i delikatnie tam mrzaweczka, no perfekcyjnie, nic mi tutaj nie wysycha, ale są minusy. Minusy, chemia niestety dłużej działa. Potrzebuje rozpędu, tak, to są właśnie minusy. I nie do końca działa też dobrze, bo są, jak ma odpowiednie warunki, też inaczej gryzie wszystko, no niestety, tak to jest. No dobra, zobacz, i pomarudziłem ci troszeczkę, lecę. O. Znowu z produktem. I zobaczymy, czy rzeczywiście. O, zobacz. No, troszeczkę jakby ciemniejsza. Widzisz, kurczę, to jest właśnie to. I produkt rzeczywiście może poleżeć. Ze względu na swoją konsystencję, naprawdę leży. Długo leży. Ok. Pukanko i lecimy z produktem, który powinien pokazać, jaka jest rzeczywista moc Good Staffa w rozcieńczeniu 1 do 3. Okej. Okej, żeby nie było. Płuczemy. Czyściuteńka szczota. O ja, widzę. Masakra. O, ogień. Zobacz. Tu nie ma w ogóle co dyskutować. No tutaj to już jest masakra. O ja. No to 1 do 3 widzisz. O ile osłabiło, nie? Nie no, koncentrat jakby nie było najmocniejszy. Ojej, rzeźnia. No co tu będę dużo mówił, słuchaj, zobacz. No rzeź. Tutaj teraz poślizg, no wszystko jest tak, jak być powinno. Piana. No niestety, nie jest to
killer. No ale tutaj niestety śmierdzi już zasadą. Tutaj przy Gustawie mamy przyjemnie. Tutaj od razu pojawił się poślizg. Tam tego mi brakuje właśnie w Gustawie. Okej, okay, no widzisz, co jest 5. Doczyszczę oponę do końca na igiełkę. Patrz, jak żre. Teraz tak, jeszcze przeskoczę z Boskim. Tutaj blisko pelunku. Żeby tam wyżarło do końca. Tutaj widzę, że ładnie papunia. No nie ma o czym dyskutować. No. Zobacz, no rzeź. Okej, widzimy się tu albo, nie wiem, prawa albo lewa strona przy 1 do 10. Chociaż jaki jest sens właśnie? Po co cię będę męczył i gnębił? 1 do 1 wiadomo, też nie ma sensu. Tak, nie będę sztucznie nabijał minut w filmie. Teraz tak, podsumowując produkt, moim zdaniem już tak ostatecznie, jeżeli chodzi o... tutaj trochę go zostało, to ja go puszczę dalej. Wpisuj, co wpisuj? Wpisuj cleaner. I już, wystarczy. Drukowanymi literami pierwsza osoba, która wpisze, zgarnia resztę produktu. Nie wiem, z tyle go tu jest, tyle, nie wiem, nie mam pojęcia. Może setka. No, ale to sobie rozcieńczysz i się nim pobawisz. Bez atomizera. Będzie tylko zakrętka. Podsumowując produkt, zdania nie zmieniam. Tak jak w pierwszym filmie. Moim zdaniem jest to taki produkt, który jest tak właśnie, kurczę, po środku. Pomiędzy tymi killerami, a tymi takimi przyjemnymi, niby bezpiecznymi. O, w ten sposób ugryzę temat. No ale to bezpiecznie widzisz. Przyjeżdża auto i bezpiecznie walę dressing na brud. O to chodzi. Ja potrzebuję produktu, który jak przyjedzie właśnie taki gruz, to auto lata tylko autostradówki. Zresztą widać. Autostradowy i na nim zabezpieczenia znikają w oczach tak naprawdę. Na szybie 2 miesiące temu, nie pamiętam kiedy go ostatnio miałem, położyłem niewidzialną wycieraczkę. To tam, gdzie są wycieraczki, tam już nie ma. Poza wycieraczkami oczywiście jest. Idealnie. No ale to tarcie mechaniczne, wiadomo. Przejechane kilometry na autostradzie, wiadomo jak to jest na ekspresówce. Co chwilę musisz machnąć. Jak nie robale, to błoto. No i tak to wygląda. Eksploatacja na ekspresówce troszeczkę wygląda inaczej. Wracając do tematu. Produkt czy fajny? Wiesz co, do bieżącego mycia. Do bieżącego mycia. Ja osobiście, nawet jakbyś miał dressing, chciał odświeżyć 1 do 20, 1 do 30. Opony, które na bieżąco czyścisz, zabezpieczasz, jako koncentrat 1 do 3 będzie ok. Na szczury w żadnym wypadku, tak jak widzisz tutaj pokazane, no... Są braki. No, moim zdaniem przykryję wam brud dressingiem. Wiadomo, że tego i tak nie będzie widać, bo z reguły maniacy zabezpieczeń walą, można powiedzieć, co mycie, coś szybkiego. Wiadomo, fajnie wtedy opona wygląda idealnie. Kwestia wykończenia. Więc no, do bieżącego mycia jak najbardziej. Do opon, które są rzeczywiście regularnie dbane, będzie ok. Te cleanery do opon, które są takie niby przyjazne i bezpieczne, one też będą ok, oczywiście. Ale na dzień dobry, moim zdaniem, trzeba potraktować właśnie takim rodzynem, chamem, takim gburem, który wjeżdża na oponę i wyciąga wszystko idealnie, a później możemy się bawić w takie produkty. No dobra, z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz dziękuję firmie za udostępnienie produktu, że mnie wybrali do testu tego produktu. Bardzo mnie to cieszy. A jeszcze jedna rzecz właśnie. Brak poślizgu. Naprawdę ręka boli. Ręka boli. Wjechałem z tym drugim produktem i od razu inna bajka, inna piana, inny poślizg. No tak jest. No co zrobić? Hej! Jeszcze jedna rzecz. Przeskoczyłem z produktem konkurencyjnym. Wstępnie. Zobacz. Jest inne żarcie w ogóle. Patrz, na dzień dobry. No niestety. Zobacz, jak to żre. No właśnie, no tam tego nie było.